Dzień dobry, 26. dzień lutego roku pańskiego i na pewno roku pamiętnego 2024. Dzisiaj trochę nietypowo komentarz refleksyjny dla ludzi o mocnych nerwach. Będzie sporo o Radosławie Sikorskim, chociaż on akurat tym, tym razem nie był autorem żadnej wypowiedzi dla ludzi o mocnych nerwach, ale z furią zaatakował Federację Rosyjską na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych no i został bohaterem narodowym w Polsce. Powiemy także o tym zwrocie trochę w stronę Chin i Indii na forum w Monachium więc trochę będzie o Radosławie Sikorskim, będzie trochę i o polskich rolnikach których materiały pojawiły się nawet w chińskiej telewizji, o generale Andrzej Czaku, o Polsce i Ukrainie. No i pewnych problemach, też, jaką wywołała ta wizyta na granicy Wołodomira Zołońskiego, z częścią ukraińskiego rządu, bo wygląda na to, że nie miał pomysłu nałożenie relacji z Ukrainą PIS i także nie udaje się to nowemu rządowi Donalda Tuska, więc o co? Tu chodzi i jak to zrobić. No i państwo nie będą królestwem w Chinach, więc to troszkę zmienia punkt widzenia. Pokażę Chiny jako trochę Singapur, powiem o tym, co się tutaj dzieje wszyscy. Już szykują się na te dwie sesje, które będą w Pekinie na początku marca. No właśnie, więc o tym w dzisiejszym komentarzu refleksyjnym dla ludzi o mocnych nerwach. Serdecznie zapraszam. Jestem tutaj, proszę Państwa, z okazji tego, też między innymi z okazji tego, że będzie spotkanie uczestników seminariów, którzy wybrali się do Chin. Nie jest to dzisiaj łatwe czy oczywiste. Widziałem w Xi'anie, który jest dawną, starą, cesarską stolicą Chin, sześciu obcokrajowców, to były trzy pary, para latynoska, para rosyjska, i para starszych Niemców, więc dzisiaj do Chin tak wcale dużo obcokrajowców nie przyjeżdża, ale ci uczestnicy seminariów się na to zdecydowali. Ja apelowiem też do Państwa, że jedna dwie osoby z tego kanału chętnie bym zabrał, no ale nikt się nie zgłosił. No, możecie się zgłosić za to na seminarium, ale kolejne jesienią. Natomiast zamieszczę też trochę relacji z Chin, żebyście mogli państwo zobaczyć jak to mniej więcej wygląda z okien szybkiego pociągu albo po prostu na ulicach miast. No, myślę, że to może być, że to może być ciekawe. Tak jak mówiłem, no, pobyt w Chinach trochę wyostrza to spojrzenie. Wszędzie jeszcze świąteczne dekoracje ze smokiem w roli głównej, bo to jest rok drewnianego smoka, więc można jakby rzeźby czy obrazy. Czy czasami nawet jakieś takie kolorowe wycinanki tego zwierzęcia zobaczyć. No, trochę wieje od pustyni, muszę przyznać. No, ale poza tym wszystko dobrze. Ten cyfrowy ekosystem po długiej przerwie okazał się być całkiem przyjazny. Nawet muszę powiedzieć, że wprowadzono wiele ulepszeń w stosunku do tego, co było w 2019 czy. Na początku 2022 roku, no wszystko to przechodzi w ogóle w świat cyfrowy. Nie ma już biletów kolejowych na przykład. Wszystko jest w systemie, wszystko jest w sieci. No bardzo to jest, proszę przyznać, że ciekawe i dziwne, jak się przyjeżdża no gdzieś tam z takiego kraju, gdzie gdzie jednak jest dużo, dużo cały czas papierów i bardziej, bardzo dużo się drukuje. No właśnie, ale to, to jest jakby jedna sprawa, drugie to jest podpięcie kart zagranicznych. To też jest możliwe do chińskich aplikacji. Wcześniej to nie było wcale takie proste. No, więc, więc więc sporo zmian. No w miejscowych mediach, których wpływ na jakby politykę międzynarodową Chin bym nie przeceniał, znacznie więcej jest strefy gazy, ale jest też Ukraina i co ciekawe, sporo o polskich rolnikach, bo kilka takich materiałów obejrzałem na różnych kanałach CCTV, tej sinojęzycznej telewizji chińskiej, i o tym też jeszcze dzisiaj powiem. Proszę Państwa, tak czy inaczej, no chciałbym, chciałbym gorąco podziękować za wsparcie dla cyfrowej si, czyli mojej pracy komentatorskiej na Patronite. W zasadzie zebraliśmy już prawie całą kwotę, brakuje tam chyba zdaje się kilkudziesięciu złotych czy kilkuset. No chciałbym proszę Państwa, żeby już dzisiaj już przestać marudzić, przestać błagać, czy prosić Was o tą pomoc. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj to zamknęli, ale tak czy inaczej no, powinienem napisać, że czuję się wzruszony, że czuję się wzruszony tym wielkim wsparciem, ale prawda jest proszę Państwa taka, że się nie popłaczę, bo jestem jednak zdecydowanie bardziej zaskoczony i przez to zmotywowany, że tak ruszyliście Państwo z tym wsparciem, i za to Wam dziękuję, no bo to jest wyraz zaufania dla tej formuły tego podcastu, który bywa nierozumiany. No, ludzie się po prostu też boją, e, Uważałem, że to jest jakaś ekstrawagancja, e, no a Państwo nie. Państwo chcecie tego podcastu, i to jest, e, i to jest e, wielka sprawa. Więc jeszcze raz bardzo proszę, e, proszę Państwa, no tych, którzy chcą, tych właśnie dla ludzi o mocnych nerwach. Jeżeli są jacyś słabsi, którzy tutaj trafili, Przypadkowo algorytm to polecił, jakoś tam no to, proszę Państwa, to może się nie denerwujcie. To jest teraz czas na ods odsubskrybowanie. To jest tylko dla ludzi o mocnych nerwach, i ci, którzy wytrzymają, no to obiecuję opuszczenie strefy komfortu, ale obiecuję też że będzie że będzie ciekawie. Gdy jeżeli udzielicie państwo tego wsparcia, no to będę więcej mógł mówić np. o krwawych dyktatorach, którzy uwodzą indonezyjską młodzież np. przykład Subianto Prabowo. No on zrobił zdaje się tam dwa tysiące, a żeby kuska nie skakała, chyba zdaje się 6, 7 tysięcy. Już tutaj troszkę straciłem e, rachubę. E, no i dzięki Państwa wsparciu bo się będę mógł częściej odnosić się do tak ważnego kraju jak Indonezja, a może mniej e, mówić tutaj o kusce skaczącej, która sobie połamała nóżkę e, i nie zwracać e, e, na te zasięgi. Już niewiele, proszę Państwa, brakuje. Podsypcie trochę na tym Patronite i będzie e, bardzo dobrze. Prosi Was o to samozwańczy mi mistrz banału i sługa cyfrowej śliczy prosto z cesarskich, z cesarskich hit. No i teraz proszę Państwa przechodzimy do tematu Radosława Sikorskiego, pewnie wiele osób tutaj ściągnęła miniatura i napiszą w komentarzach, od 6.18 dopiero się zaczyna, bo przez 6 minut było o niczym. No to proszę Państwa, teraz rzućmy teraz trochę krwi. Radosław Sikorski zaatakował Federację Rosyjską na forum ONZ no i w kraju, w którym łączy nas rusofobia, czy też rusorealizm, bo... Tutaj na pewno wielu z Państwa nie lubi tego określenia i zwrócił uwagę, że to Rosjanie czy rosyjska propaganda gdzieś tam, no właśnie, stara się to przedstawić jako rusofobię. Zresztą Radosław Sikorski też zwalczał to pojęcie i mówił tutaj o. O ruso-realizmie. No więc łączy nas ruso-realizm, i w takim kraju może się to podobać, bo mało było takich wypowiedzi gdzieś na forum międzynarodowym, gdzie atakowano Federację Rosyjską, czy też nawet prostowano, czy próbowano korygować jej przekaz. To się mało zdarzało, proszę państwa. Raczej to się zdarzało gdzieś na wiecach w Polsce, w polskich studiach telewizyjnych, ale nie na forum międzynarodowym. No więc tutaj niby nie wydarzyło się nic niezwykłego, no ale jednak trzeba przyznać, że do tej pory się to z jakichś powodów nie wydarzało. Nie wiem dlaczego, może Państwo macie na to jakąś opinię. No to w połączeniu z tym, że jednak od kilku już miesięcy właściwie ja możemy powiedzieć, Radosławowi Sikorskiemu nie przytrafiły się Jakieś tweety w stylu thank you, USA, a do tego wcześniej wykonał pragmatyczny ruch w kierunku Chin i Indii na forum w Monachium, co było trochę zaskakujące i wcale też nie było takie oczywiste. No to można powiedzieć, że po prostu, no właśnie, robi to, co powinien chyba robić w dyplomacji, i tylko tyle, i aż tyle. No tak jak mówiliśmy o tym, że Konf Konfucjusz mówił o tym, że chaos w społeczeństwach wkrada się wtedy, kiedy słowa przestają odpowiadać swoim znaczeniom. No więc co powinien robić Minister Spraw Zagranicznych? No wydaje się, że chyba właśnie mniej więcej to. No jeżeli inny szef dyplomacji mówi, że Polska zaatakowała Rosję razem z Hitlerem, czy tam już nie wiem jak to, no to po prostu musi to prostować. Ja miałem często wrażenie, że jednak to było tak, że myśmy to prostowali, ale w polskich mediach. No, f, f, więc nie jest to to, co robi Locek Sikorski. Nie uważam, że to jest coś wybitnego, że to jest coś rewolucyjnego, że to jest coś odkrywczego. Niektórzy tak to przedstawiają, że po prostu rozstąpcie się niebiosa, bo po prostu to jest coś tak wybitnego i tak wspaniałego. No nie. No bo co w tym dziwnego, że szef set robi to, proszę państwa, co od dawna robią też i. No co powinien robić szef dyplomacji po prostu? I tak samo jeżeli chodzi o ten ruch, nieoczywisty ruch w stronę Indii i Chin i te rozmowy z nimi, no co w tym dziwnego, że robi to szef MSZRP, no co od dawna robi Unia Europejska przecież, bo rozmawia. Nie, my sobie wyobrażamy jakiś dekapling, jakiś, jakieś tutaj, że trzeba się opowiedzieć. No to opowiedzieliśmy się już dawno po stronie i wszyscy to wiedzą, że się opowiedzieliśmy. Natomiast Unia, Niemcy czy Ukraina no, rozmawiają z Chinami. Rozmawiają z Chinami, rozmawiają z Indiami. No i co tutaj właściwie takiego wielkiego robi szef MSZ, że robi to samo? Co takiego robi wielkiego? Więc Rosja ma swój przekaz, w którym to Polska jest krajem agresywnym, zaatakowała w czasie II wojny światowej. Minister Spraw Zagranicznych koryguje to, ale nie w telewizji, ani nie na wiecu wyborczym, gdzieś tam w nakle u siebie, w okręgu wyborczym, tylko na forum ONZ. No i co w tym dziwnego? Proszę No ja nie też trochę powiem szczerze, że, że z jednej strony nie rozumiem tego zachwytu, a z drugiej strony nie rozumiem, dlaczego do tej pory nikt tego, nikt tego nie robi. I to, że nikt tego nie robił, no to ja rozumiem, że to wzbudza, wzbudza zachwyt. No i to, że w tym emocjonalnym przybomieniu na forum ONZ Radosław Sikorski podważył narrację rosyjską, no to oczywiście sp sprawiło, że stał się od razu bohaterem, a właśnie dlatego, że mówił dość swobodnie po angielsku, czy bardzo dobrze po angielsku, ale widać było też pewną taką nerwowość, emocjonalność w tym przemówieniu, i mówił po prostu po angielsku do publiczności międzynarodowej, a nie do Polaków w telewizyjnym studiu lub na Wiecu Wyborczym. Można powiedzieć, że tylko tyle, ale można powiedzieć, że aż tyle. I tu jestem ciekaw Państwa opinii, kto uważa, że tylko tyle a kto uważa, że aż tyle. No i tu kilka refleksji związanych z tym wystąpieniem, proszę Państwa. Bo co, poka co ono pokazało i co pokazał Radosław Sikorski? No pokazał, na jakiej wysokości była zawieszona poprzeczka dla PiS, który miał przez 8 lat władzę i teraz pytanie, czy wysoko, czy nisko. No i tu pewnie też Państwo się podzielicie, a ja nie będę dokonywał jakiejś sztucznej polaryzacji. Jedni stwierdzą, że, że ta poprzeczka była zawieszona bardzo wysoko, że niewielu jest takich ludzi w Polsce, y, którzy byliby w stanie atakować Rosję po angielsku na forum międzynarodowym, a niektórzy powiedzą, że bardzo nisko. No bo co to za sztuka dzisiaj po prostu jakimś przyzwoitym, dobrym angielskim no, w przypadku Radosa Sikorskiego, no lepszym niż przyzwoitym, ale co to za sztuka po prostu y, no, przedstawiać swój punkt widzenia. No Rosja przedstawia swój punkt widzenia, w której broni się, Polska ją atakuje i cały czas jest groźna, niebezpieczna, i mam wrażenie chyba Rosjanie naprawdę w to wierzą, no to, no, ale to ile ra, ile już można w, po, to, to potępiać, proszę Państwa, w tych cudniach tych telewizyjnych, w wiecach wieczach wyborczych, po prostu no, można wyjść i powiedzieć, a my myślimy inaczej. No i to zrobił Radosław Sikorski. Czy to dużo, czy mało, proszę Państwa? Bo ja uważam, że jeżeli PiS przedstawiłby dziesięciu takich Sikorskich to byłoby po sprawie właściwie, to nikt by się już dzisiaj Radosławem Sikorskim nie zachwycał. I pytanie jest, dlaczego PiS przez 8 lat, no nie wiem, no, czy nie mógł, czy nie chciał, czy nie wiedział, że można to zrobić, no czemu nie wystawiono takich 8, 9, 10 nawet kilkunastu Radosławów Sikorskich, którzy po prostu na forum międzynarodowym no, przebijaliby się ze swoimi wypowiedziami i prostowaliby to, co mówi Rosja. No wiem, że to, to wystąpienie Radosława Sikorskiego było, mówię, że emocjonalne może nie tyle emocjonalne, co spontaniczne. I profesor, wiem, jak, jak, się, jak powstają takie przemówienia, jak się je pisze bo. Sam też komunikowałem w takich sytuacjach, co prawda nie w ONZ, ale w innych organizacjach międzynarodowych, więc mniej więcej wiem, jak to mogło powstać, jak to mogło narodzić się w głowie naszego ministra spraw zagranicznych. No i teraz może się trochę będę doczepiał, że no uważam, że to przemówienie. Mimo, że było spontanie, było dobre, było dobre i trafiało na pewno do przekonanych. Na pewno trafiało do przekonanych, czyli no przede wszystkim do Amerykanów, Brytyjczyków, trafiało i też głównie do szeroko pojętego Zachodu. No ale proszę oni już wiedzą, oni już wiedzą i właściwie mówią to samo, co Radosław Sikorski. Pytanie jest takie, co zrobią? No bo to, że tak mówią, że Rosja to jest, że Rosja atakuje, że Rosja jest agresorem, no to co z tego tak naprawdę wynika praktycznego? Czy będzie ten pakiet pomocowy dla Ukrainy? Jak długo? Czy na tyle długo, żeby Rosja sama stwierdziła, że jej się już nie chce atakować? No, to jest, to są pytania praktyczne. Natomiast, proszę Państwa, tak czy inaczej, dla wielu krajów tych nieprzekonanych, a takich jest głównie w ONZ bardzo dużo, bo to mówimy nie tylko o Zachodzie. Mówimy o Latynosach, mówimy o Afrykańczykach, mówimy o Azjatach, mówimy o Indusach. Dla nich to mogła być nowość, a ich, no, ich raczej trzeba przekonywać, bo oni w ogóle tego nie słyszą. Oni w ogóle tego nie słyszą, proszę Państwa, więc. Dla nich to mogło być odkrywcze. Jeżeli to było jeszcze wystąpienie takie, no powiedziałbym, spontaniczne. Generalnie na takich sesjach ludzie trochę czasami przysypiają. No, to są po prostu takie, no umówmy się, że koncentracja nie jest na wysokim poziomie, a tu mieliśmy do czynienia z takim spontanem, to mogło ludzi trochę obudzić, i wielu z nich mogło to w ogóle usłyszeć po raz pierwszy. O, coś takiego, że jest, że ta narracja rosyjska koło niej jedyną, być może czasami jaką znają że to jest jakoś inna. No i tak się składa proszę Państwa, że... No i teraz yy, paradoks. No tak jest. Polska jest krajem pełnym paradoksów, że to Radosław Sikorski zamykał ambasady, placówki czy przedstawicielstwa dyplomatyckie w świecie pozaeuropejskim, czy ograniczał zaangażowanie w tych krajach, to tam jest to potrzebne, bo Zachód jest przekonany, a no chyba, że tutaj nie wiem, no, że tu walczymy o pozycję w świecie Zachodu i tylko Zachodu, żeby gdzieś tam później pełnić jakieś ważne stanowiska, czy w Unii Europejskiej, czy w NATO. No ale jeżeli chcemy wywierać wpływ atom na forum ONZ-u to, to chodzi o to, żeby trafiać do krajów też pozaeuropejskich, krajów globalnego południa. No i zresztą w tym kontekście tutaj został wykonany przez naszego szefa dyplomacji ciekawy ruch, o którym jeszcze powiem, czyli te rozmowy z Indiami i Chinami. No tak, ale w tym wypadku Państwa też uważam, że Rosjanie mogą spać spokojnie, no bo tak, no bo coś tam można sobie pokrzyczeć na forum ONZ, to się nawet przybije gdzieś tam do mediów społecznościowych. Radosław Sikorski jest teraz bohaterem narodowym w Polsce, pewnie zauważono to się jego wypowiedzi w krajach bałtyckich, może w Rumunii, no ale to tak potrwa 48 godzin, jak Państwo wiecie. Może potrwa trochę dłużej i hype się skończy. No, w, pewnie w Polsce będzie bohaterem narodowym dłużej niż 48 godzin, ale hype się skończy, a potem do gry wchodzą machiny, proszę Państwa, propagandowe, machiny dyplomatyczne, które mielą i które pracują. I tu potrzeba właśnie dyplomatów. No, sam jestem teraz w Chinach, jak już mówiłem, i akurat Russia tutaj. nawet jest tutaj wyświetlana w niektórych hotelach. No i tam mamy po prostu jakiś wyluzowanych anglosasów, ładujących rosyjski przekaz, ale nie w taki sposób powiedziałbym agresywny czy prymitywny, ale bardzo miły, Stąd rozmawiają o święcie świętego Patryka, bez okrzyków, właśnie bez deklaracji tutaj, że trzeba no, różne rzeczy właśnie robić, no właśnie, więc czasami to jest tak, że nikt tego akurat nie widzi i nie jest w stanie tego ocenić, ale pracują te Machiny dyplomatyczne, więc Narados Sikorski gdyby przez 24 godziny, czy znaczy on może jest tylko frontmenem, to musi być całe rozwiązanie systemowe, tak? bo on nawet gdyby wygłaszał te cztero czy pięciominutowe przemówienia 24 godziny na dobę i z każdym by się przebijał, to nie da rady tego prostować. To po prostu wymaga zbudowania całej struktury i całego systemu. To nie jest nic odkrywczego, co mówię, ale państwa w demokracji tego nikt nie widzi i nie jest w stanie tego ocenić. W związku z tym, tutaj jest ogromny hype, wielki podziw dla Radosława Sikorskiego, no i taki paradoks, szczerze mówiąc, że jeżeli gość po prostu robi to, co mniej więcej trzeba by robić, no i to wywołuje tak wielki entuzjazm. No, pytanie jest, czy to naprawdę? No właśnie, no. ocencie to Państwo sami. Jestem bardzo, bardzo, bardzo ciekaw Waszej opinii. No dobrze, obiecałem, że będziemy mówili jeszcze o Chinach i Indiach, o tym tak zwanym nowym, nowym otwarciu, proszę Państwa. No więc właśnie, no mówi się, właśnie, to, czy to jest nowe otwarcie z Chinami? To spotkanie Sikorski łang w Monachium. Mam wrażenie, że cała sytuacja trochę rozwinęła się w zaskakujący sposób, bo nic na to otwarcie nie wskazywało. A tu naprawdę mam dobre informacje z, dobrego, z dobrych źródeł. I teraz no, chciałbym z kilku, jakby, płaszczyzn to pokazać. No, jaki może być pierwszy powód? Czasami może być tak, że my możemy. Możemy myśleć, że to są jakieś, jakaś bardzo skomplikowana jest geopolityka, jakieś rozgrywki, że Trump coś powiedział na wiecu wyborczym w Karolinie Południowej, teraz my tutaj gramy jako Europa, że chcemy pokazać, że mamy jakieś alternatywy, że już będzie się tutaj tworzył jakiś wielobiegunowy świat, że Amerykanie no już nie chcą pełnić tej roli, przynajmniej tak można interpretować w Donalda Trumpa hegemona, który ma za to wszystko płacić i że to będzie jakiś wielobiegunowy układ, więc trzeba tam się dogadywać, z Indiami, z Chinami i doszukujemy się w tym wielkiej polityki. Z drugiej strony, no, Ukraina robi to już od dłuższego czasu, więc można powiedzieć, że dojrzała taka myśl, żeby wspierać Ukrainę w tych rozmowach z Chinami czy Indiami. Tylko, że Ukraina, szczerze mówiąc, to tak. My, już trochę mam wrażenie, że czasami się próbuje opędzić od tej polskiej pomocy, bo oni to już robią, zrozumieli to dużo wcześniej od nas i, i, i nie mają czasu już na jakieś dyskusje tam o, o jakichś abstrakcyjnych ideach, tylko po prostu uprawiają tą politykę międzynarodową z, tak, że uważają, że dla nich byłoby najlepiej zgodnie ze swoim interesem, żeby być skutecznym i teraz ta Polska miałaby się po roku czy półtora dołączyć do tego, no to ja nie wiem, czy Ukraina, bo już my już ta, tak dbamy o tą Ukrainę, że sama Ukraina już twierdzi, że już w ogóle, wy lepiej pomóżcie nam w kwestii rolników czy kierowców, o których za chwilę powiemy. Zamiast po prostu robić za nas politykę międzynarodową, także poza Unią Europejską, my sobie świetnie bez Was radzimy i dużo lepiej, dużo szybciej to zrozumieliśmy niż Wy. Tak myślę, że mogliby powiedzieć Ukraińcy. I tak to niestety, niestety lub niestety wygląda. Więc, proszę Państwa, powód może być zupełnie prozaiczny. No to jest tak, że w Polsce często po prostu jest tak, że jak są wizyty, Prezydenta czy premiera, one akurat prezydenta następują gdzieś tam co 2 trzy lata, to wtedy jest wielkie wzmożenie i wtedy jest zawsze wielkie otwarcie. Wtedy sobie przypominamy, że jesteśmy strategicznym partnerem Chin i chyba to już nawet było kilkukrotnie powtarzane. Być może teraz znowu zostanie powtórzona ta formuła, albo jeszcze bardziej pogłębiona. Ale to tak na dobrą sprawę trwa od wyjazdu do wyjazdu, od wizyty do wizyty. W tym nie ma żadnej jakiejś wielkiej geopolitycznej głębi, takiej jak wspieranie Ukrainy czy, czy próba dostosowywania się do nowej, do nowej sytuacji międzynarodowej spowodowaną prawdopodobnym powrotem do Białego Domu Donalda Trumpa i jego ostatnimi wypowiedziami, które pokazują, że to może być bardziej złożony wielobiegunowy układ, i w tym sensie z Chinami no, czy z Indiami warto. Jakieś relacje dobre, dobre utrzymywać. Tak czy inaczej, państwa, no to jak już mówiłem, Ukraińcy robili to dużo wcześniej. Na ile skutecznie to jest oczywiście kwestia do dyskusji. Ostatnio mam wrażenie, że coraz mniej skutecznie, ale to robili. Ale w przypadku Polski to trochę idzie później i mam wrażenie, że tak jak zawsze, no powiem standardowo był problem z ogarnianiem oczami tego wielkiego obrazu. Ale problem jest z małymi rączkami, którzy, które ogarniają szczegóły ta się tak? Czyli oczami ogarnia wielki obraz, a małymi rączkami ogarniają szczegóły i tych małych rączek po prostu nie ma, nie ma no, więc można sobie tam spotkać, pogadać i sami Chińczycy już mam wrażenie, że mają do tego taki zdystansowany stosunek, że to Polacy tam po prostu coś tam opowiadają, potem na dwa lata zasypiają albo wręcz. Tak jak premier malawiecki, no to były wypowiedzi wrogie, agresywne, gdzieś tam takie utrzymane w kontekście zimnej wojny, czy jakiegoś, właśnie podziału na jakieś bloki, po czym po dwóch latach się budzą, chcą jakiegoś otwarcia, no i, i potem znowu zasypiają na dwa lata. No i tak, Chińczycy jakąś tam agendę mają i to się nazywa to jest tak mówione, że to jest strategiczna współpraca pragmatyczna, nie strategiczna, tylko pragmatyczna właśnie współpraca oparta na wzajemnych korzyściach. Więc, proszę Państwa, no mamy tutaj, więc też znowu widzę, że wszyscy się zachwycają ministrem Sikorskim, no on znowu robi to, co no, tylko tyle i aż tyle, no, to, to, co powinien robić minister spraw zagranicznych, czyli robi to, co Unia Europejska robi to, co Niemcy i robi to, co Ukraina, tylko że później. I czy to jest zachwyt, czy, czy to jest, no, to, że to doprowadza do zachwytu, no to ja nie wiem, proszę Państwa, jak to w Polsce jest, że to doprowadza do zachwytu, no ale z drugiej strony, no też trzeba powiedzieć, że ok, y, że to przynajmniej nie ma się takiego wrażenia, że że to jest jakiś, nie wiem, no, po prostu totalny odpał, i że nie wiem, no, tak jak było w przypadku gdzieś tam braku akceptacji wyboru Joe Bidena na prezydenta, że chyba zrobiliśmy to razem z Rosją i Iranem. Nie wiem, bo w pewnym momencie miałem wrażenie, że nasi politycy, nie wiem, czy uznawali, że te wybory były w Stanach sfałszowane, czy o co tu chodziło. No, no to był taki moment gdzieś tam małej, powiedziałbym, konwergencji z rzeczywistością, z, z, z koherencji, powiedziałbym, z rzeczywistością. No to było otworzenie gdzieś tej, bycie nie na, nie na tej samej stronie, co cała klasa gdzieś, powiedziałbym. No ale dobrze, proszę Państwa, teraz, teraz co ciekawe, przejdziemy trochę do Chin, bo tak jak już mówiłem, Trochę to zmienia spojrzenie i gdybym miał mówić o tym, który kraj najbardziej przypomina państwo Platona, dzisiaj, czy w ogóle taki jest, a jak Państwo pewnie pamiętacie, Ci, którzy mieli podstawę filozofii na studiach, Platon był wrogiem czy przeciwnikiem demokracji. A dzisiaj, no, czy żyjemy w czasie może kryzysu demokracji, ale no na świecie demokratyczno-liberalnym. I Chiny nie są demokracją w rozumieniu demokracji liberalnej. I uważam, że dzisiaj takim państwem, który najbardziej przypomina państwo Platona, są Chiny. I mam wrażenie, proszę Państwa, że to jest drugi Singapur bardziej, czy bardziej przypomina mi to Singapur. Warto poczytać Lee Kuan Yu i myśl w ogóle, jaka legła u podstaw Singapuru, że ona się opierała na myśli chińskiej. Ci, którzy byli uczestnikami tego mojego w seminarium, no to dobrze tą myśl chińską znają. I mam wrażenie, że współczesne Chiny to jest właśnie taki drugi, to jest mega Singapur z pewnymi elementami domieszki, powiedziałbym, Komunizmu, ale też i tradycji chińskiej, zwłaszcza legizmu i konfucjanizmu. Shinzy był taki myśliciel, który łączył elementy konfucjańskie i legistyczne, i to jest mniej więcej to, co dzisiaj. Teraz uważam, że dla Polski byłby to wielki dramat, gdyby Polska postrzegała Chiny nie jako drugi Singapur, ale jako drugi Związek Radziecki, a takie mam wrażenie, myślenie dominuje w Polsce. Jest to kompletne nieporozumienie, zupełne niezrozumienie, raczej powiedziałbym, Tysięcy lat chińskiej tradycji, filozofii, w ogóle nie jest branie jej pod uwagę. Tak jakby się Chiny zaczęły w 1949 roku. Eee, I tak samo, proszę Państwa, chociaż to akurat ten temat mnie czuje, uważam, że byłoby dramatem dla Polski, gdybyśmy postrzegali Indie jako taką dem największą, dem jako największą, dem jako największą demokrację świata, taką jak UK czy USA. I eee, Jeżeli tak będziemy postrzegać i Chiny, i Indie, to uważam, że agresywne wpisy premiera Szmychala, czy okrzyki Zełęskiego gdzieś tam przy granicy, z Polską, to jest pikuś w porównaniu z tym dramatem, jaki może spowodować ta miskalkulacja, czy to pomylenie e, e, rzeczywistości, pomylenie tego, czym są Chiny i czym są Indie e, współczesne. Na pewno usprawiedliwienie, no, dodałbym, że w polskich schematach myślowych e, no, nie ma takiej dyktatury jak Singapur, czy takiego systemu jak Singapur, Nigdy się Polska z czymś takim nie zetknęła. Tego nie ma w polskim myśleniu, nie ma tego w polskiej literaturze, w polskim myśleniu o świecie. Jedyny system taki no, autorytarny czy autorytatywny, z którym się zetknęliśmy, no, to, była, to były te systemy, które przychodziły ze wschodu, rosyjskie. No, czyli głównie oznaczało to zacofane w stosunku do Polski, biedne, agresywne, i to jest takie nasze wyobrażenie. Natomiast Singapur jest innego rodzaju systemem autorytatywnym czy też autorytarnym, możemy powiedzieć. I tego w polskim myśleniu nie ma i to jest, proszę Państwa, do nadrobienia. No nie to, żebym reklamował teraz seminarium, ale że chcecie zrozumieć. Współczesny świat, w którym Chiny będą odgrywały istotną rolę, Indie znam trochę mniej, ale też warto je rozumieć, bo to też jest troszkę innego rodzaju demokracja, gdzie są kasty, też pewne rodzaju różne grupy społeczne i tak, i tak dalej. I to trzeba rozumieć proszę Państwa, w XXI wieku, bo jeżeli nie, no to pozostają nam okrzyki, pozostają nam, pozostaje nam bieganie z gitarami we wszystkich strony, i właśnie wydawanie okrzyków. I wtedy to będą no te misperception i miscalculations, czyli no błędne, błędny. Odbiór tej rzeczywistości i błędne kalkulacje, błędne założenia. Troszkę mamy problem z Ukrainą, proszę państwa, a przecież to nie jest jakaś, jakiś odległy nam kraj. Mieliśmy do czynienia z Ukrainą od kilkuset lat, z kozakami, z Ukraińcami, nie tylko z kozakami, z Ukraińcami, bo to też nie jest jedno i to samo. I też widać, że gdzieś tam wytworzyliśmy sobie własne schematy myślowe i nie, nie znajdujemy tu sposobu, o tym jeszcze za chwilę powiem. Ale Więc no, co dopiero mówiąc o Chinach, i Indiach, ale. No ale jeśli tego nie zrobimy, proszę Państwa, to... No to będą tego koszt. To będą tego koszty dużo większe niż agresywne wpisy na telegramie Denisa Szmychala czy okrzyki Wołodomira Złońskiego przy granicy z Polską. A paradoksem, proszę Państwa, jest tak, i to jest wielki paradoks w pierwszej, drugiej i trzeciej II Rzeczpospolitej, że takie popularne narracje, na przykład, nie, że Chiny to Związek Radziecki, a Indie to Wielka Brytania. Takie narracje no, zostaną zmonetyzowane przez ich twórców, a, a Koszty, które wynikną z tego, bo to będą jednak konsekwencje długofalowe i koszty, te koszty i tak zostaną zrzucone na klasy niższe. Tak było w pierwszej Rzeczpospolitej, gdzie koszty były zrzucane na klasy niższe nawet chociażby też na wspomnianych kozaków, ale no także i na ten średni, średni stan, czy na chłopów szczególnie, więc być może właśnie zostaną zrzucone na tych, którzy dzisiaj tak gorliwie i tak zaciekle walczą właśnie z Chinami jako Związkiem Radzieckim, no nie zdając sobie sprawy, że zostali wpuszczeni w maliny. Ktoś tam to zmonetyzuje, jedni bardziej, drudzy mniej, no a konsekwencje, jeżeli bo będą konsekwencje, zawsze przecież są jakieś konsekwencje, a to potem to się po prostu zostanie przerzucone na tych, którzy nawet tego nie będą wiedzieli. No to jest, wydaje mi się, że, że pewnego rodzaju paradoks i, 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 i dramat. Więc troszkę muszą się te schematy myślowe zmienić, proszę Państwa. No i teraz mamy te protesty rolników, którzy to rolnicy to są już troszkę inni rolnicy niż gdzieś tam się przyzwyczailiśmy. No ja nie będę ukrywał, że rolnikiem nie jestem, chociaż tą branżę trochę znam. Wiem, że jest wielu rolników, który ogl ogląda ten kanał. No i zobaczyłem, jak tu rolnicy się polscy wypowiadają w telewizji chińskiej i to są już całkiem majętni ludzie. Powiedziałbym, wypowiadają się tam po angielsku, nawet rozmawiałem z tymi chińskimi dziennikarzami. Więc to nie jest tak, jak się kiedyś wyobrażało, że gdzieś tam po prostu wyszedł chłop przed, przez chatę i. I tam niczego za bardzo nie rozumiał, no skoro, skoro, skoro jakby ci chłopi potrafią już nawet gdzieś tam globalnie zabierać głos. No ale co to pokazało? No, po pierwsze, proszę Państwa, pokazało, że w polskiej polityce dominuje raczej spojrzenie opierające się no o rusofobię czy rusorealizm, ale o idealizm wartości. Właśnie zajmowanie stanowiska, to jest taki rys inteligencki XIX wieczny. że właśnie stajemy po stronie słabszego, że to jest, że to jest popieranie jakiejś racji. Ta, takie, takie myślenie dominuje. To jest bardzo taka, powiedziałbym, specyficzna pols, polska cecha. Taka postszlachecka trochę, to nas różni od mieszczańskich społeczeństw zachodu Europy, którzy kalkulują, którzy liczą. Tak samo jak i Donald Trump, że on też jest w takiej tradycji excelowej. I teraz to pokazało, że również i w Polsce są grupy, które liczą, które mają interesy, no i że polityka międzynarodowa poza po zajmowaniem takich postaw realnych, moralnych, przepraszam, no, polega na realnych interesach. I w, w przypadku krajów zachodnich to są z reguły wielkie korporacje wielki biznes, który liczy. U nas nie ma tego wielkiego biznesu, ale on się woli dystansować, gdzieś ucieka, albo nie wiem, nawet ma interes w tym, żeby jak najbardziej być... No, w każdym razie nie on artykułuje ten interes, tylko u nas ma wrażenie, to nie jest wielki biznes, tylko są to rolnicy i kierowcy, jak się okazało. I, I pewnego rodzaju paradoks polega na tym, że już od kilkunastu miesięcy widzimy, że to są grupy, które mówią językiem interesu. Nie mówią tam, że yy, nie wiem, że tam właśnie Putin, że to walka dobra ze złem, autokracji, z demokracją. Mam wrażenie, że ich to po prostu to będzie bulwersujące, co teraz powiem, ale mówiłem, że to jest skanał dla ludzi mocnych nerwów, że ich to nie obchodzi. Ich obchodzi to, że oni mają zarobić, yy, wystawiają faktury, utrzymują rodziny, mają jakichś pracowników też pewnie, ci pracownicy mają swoje rodziny. No i oni mówią językiem interesu, i to jest szok. Y I to jest szok, ale okazało się, że w Polsce też to jest możliwe, tylko nie mówią tylko korporacji, bo ich nie ma, tylko że mówią to rolnicy i kierowcy, czy też firmy logistyczne, czy, czy, czy przedsiębiorcy rolni. Y to po pierwsze, po drugie Państwa, on uwidocznił y podział. Y no, teraz też będzie mocne, uwaga. Ale mówię o tym w cudzysłowie, więc się Państwo nie obrażajcie. Uwidoczny, znany w Polsce podział na walczących o swoje hamów i opowiadających się po stronie idei dobra panów, takich proeuropejskich i proukraińskich. Z jednej strony mamy. Panów, którzy są tutaj gdzieś tam zanurzeni w świecie idei, są proeuropejscy, są tolerancyjni, są uśmiechnięci. Nawet mam wrażenie, że bardziej gdzieś tam sprzyjają tym biednym, biednym, proszę państwa, bo to jest dramat, emigrantom z globalnego południa, niż tym, proszę państwa, hamusiom z Polski, co to właśnie tutaj liczą i którzy muszą wyjść na swoje. Jedni mówią, no tu przede wszystkim chodzi o to, żeby pokonać Putina, żeby tego Putina jak najbardziej osłabić, a drudzy mówią, że nie mają już z czego tego biznesu rozwijać, że im się po prostu to nie kalkuluje. I, i to jest ten podział właśnie na panów i hamów. No panów, którzy się w ogóle nie przejmują jakimiś takimi troskami materialnymi, którzy z, ex, z Excelem, to państwa w Polsce chyba przez kilkaset lat, znaczy w ogóle Excel to oczywiście nie, nie, ma, nie ma kilkuset lat historii, ale no jednak te grupy dominujące, te klasy wyższe, to właściwie z Excelem nie obcowały, bo to zlecały gdzieś tam a to Żydom, a to zarządcom, jakimś profesjonalnym, którzy im to wszystko liczyli, a jak tam się nie zgadzało, no to jeszcze bardziej tam narzucili po prostu jakieś tam, nie wiem, czy wyższe podatki, czy jakieś tam większe koszty na te niższe klasy społeczne. No a cicha mu właśnie, no to no, oni musieli liczyć jakoś. Musieli liczyć bardziej, ale dominowali ci, którzy nie mieli trosk materialnych i się tym nie zajmowali właściwie. No i to właśnie. No i teraz po trzecie, to może oznaczać, że może zniknąć podział na PiS i, i PO, no bo PiS no był taką partią właśnie trochę retoryki, przynajmniej tych, tych ludzi, tych niższych klas społecznych, tych hamów, no ale, ale, ale tak naprawdę nią nie był, bo kiedy przychodziło co do czego, to okazawało się, że to jest tylko retoryka. Na Natomiast od Malawiecki, no tam zgadzał się, a to na transformację energetyczną, a to na KPO. No mam wrażenie, że PiS zakładał, że to tak wszystko rozejdzie się po kościach i że ta retoryka właściwie jest tylko używana, żeby ludziom trochę dać tam, no dać w Sylwester Zakopadłów, Zenka Martyniuka, dać może trochę właśnie 500, plus jakiegoś poczucia godności. Ale tak na dobrą sprawę w polityce międzynarodowej, no to trzymamy się tego kursu, nie wiem, dużo nic się nie będzie zmieniać, i akceptujemy i transformację energetyczną i, i, i KPO. No działamy w paradygmacie i szacunku, i prestiżu tego europejskiego. Czyli tutaj właściwie jak ta partia Panów z Koalicji Obywatelskiej, to PiS się nie odważył wyjść poza to. Retorycznie tak, retorycznie dawał ludziom to poczucie satysfakcji. Ale o ich interesy właściwie nie walczył, no bo nie wiem. No teraz nawet już jest próba zwolnienia komisarza europejskiego do spraw rolnictwa, który do tego wszystkiego przecież doprowadził, a kto go mianował. Eee, no państwa, teraz no uważam, że panowie jak zawsze wygrają, no bo będą bombardować obciachem. To jest w Polsce bardzo ważne w społeczeństwie takim postfaudalnym, hierarchicznym. Że klasy wyższe dysponują tym prestiżem i będą mówili, ale to obciach, że tam stoją w jakichś gumiakach na granicy, czy, czy po prostu są przeciwni właśnie tutaj Europie, przeciwni właśnie demokracji, są za autorytaryzmem, obchodzi ich tylko własny interes, będzie bombardowanie obciachów. Zostaną też no, ci rolnicy kierowcy poharatani brzytwą Putina, zostaną poharatani brzytwą Putina, znaczy, że po prostu działają w imieniu Putina, tak, na dobrą sprawę, że działają na jego korzyść, to będzie znowu sprowadzenie wszystkiego, czy to jest na korzyść Putina, czy przeciwko Putinowi, wyjdzie na to, że na korzyść Putina no i i, i, i pewnie, pewnie zostanie, zostaną, zostaną spacyfikowani, ale Państwa, koszt może być ogromny, uważam, tego podziału na na Hamów i Panów. Mówię w cudzysłowie: proszę się nie obrażać, jeżeli ktoś prowadzi przedsiębiorstwo rolne i, czy, czy firmę logistyczną. Ten podział będzie ogromny i z każdym dniem wojny będzie rósł. Troszkę trzeba przyznać, że Hamy, też mówię w cudzysłowie, no, no też uciekali od polityki, nie zorganizowali się. to też wszystko jest takie spontaniczne, mało systemowe, no, albo nie wiem, gdzieś tam gromadzili się wokół jakichś, no, kompletnie no, odjechanych grupzy środowisk, nie wiem, tak jak w Realu-24, no, którzy opowiadają, już jakieś po prostu e, historią o foludkach. No, ja wiem, co wypowiadali na mój temat. To nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. No jeżeli to mają być grupy, które bronią tych polskich przedsiębiorców, to no to, Państwa, to, ja nie, to, to ja nie widzę tutaj żadnych szans, bo to będzie łatwo można wyśmiać przez właśnie stronictwo panów, no, którzy po prostu łatwo to wyśmieją czy skompromitują. To, to po prostu jest aż proszenie się, proszenie się o to. No i teraz Państwa, ostatnia rzecz, którą to pokazało, już czwarta i ostatnia rzecz, te protesty rolników, to jest ten symboliczny przyjazd na granicę Ukraińców. Którzy tam stanęli przy tej granicy z Wołodymiu Zeloński, z częścią swojego rządu i właśnie tak jak kiedyś Bolesław Chrobry pod bramą kioską coś tam wykrzykiwał, tak teraz oni coś tam wykrzykiwali. Donaldzie Tusku, wiem, że tam jesteś, przyjdź tutaj, porozmawiać z nami, jak ze strategicznym, równorzędnym partnerem. No ale Donald Tusk powiedział, że te negocjacje gdzieś tam się odbędą techniczne pod koniec marca i, i on się na granicę nie wybiera. No ale to moim zdaniem pokazuje, że nie ma pomysłu na ułożenie, Stosunków jakoś z Ukraińcami nie dał rady Pis, no, który skończył, znaczy tak, no dopóki pomagał, no, tam był humanitarnym supermocarstwem. Potem coś tam y, przestraszył się tych protestów rolniczych i zaczął coś przybąkiwać o jakichś interesach, no to Złodor skończył momentalnie jako proputinowski warchoł Europy, na białym koniu wjechały Niemcy jako nowe mocarstwo superhumanitarne i teraz wydawało się, że ktoś mógł powiedzieć, że to wina PiSu, no to teraz przyszedł Donald Tusk, przyjazd do, do Kijowa, który już trochę przyznam szczerze że mnie, za niepokoju, bo jeżeli już zacząłem słyszeć o wojnie dobra ze złem, to już wiedziałem, że będą to problemy z rolnikami właśnie i z firmami logistycznymi, że tu żadnego pomysłu na rozwiązanie tego problemu nie ma. No skoro znowu jest ta historia, że kto po prostu nie walczy z szatanem, ten sam nim jest, no i proszę Państwa, no i wygląda na to, że również Donald Tusk tutaj nie, że to nie jest kwestia woli, że to jest coś, jak, coś takiego jak jakieś takie równanie matematyczne. Dużo inżynierów słucha tego kanału. No, cały czas liczymy, cały czas liczymy i na końcu wychodzi, że się nie zgadza. Czegoś brakuje, tylko czego? Ja nie wiem, proszę Państwa. No, ale coś tu, coś tu nie gra, no bo coś tu się w tym równaniu nie zgadza. No, ewidentnie na końcu zawsze wychodzi tak, że coś się nie zgadza. No, i właśnie ten symboliczny przyjazd na granicy Wołdu Międzynarodowego ze swoim żoną, który tam wykrzykiwał te hasła do, do Polski, no, pokazuje, że, że, coś tu, że coś tu w tym równaniu czegoś brakuje. Nie wiem czego, proszę Państwa. Tu rozczarowałem was. No generalnie wszyscy podcasterzy czy youtuberzy, to, to wiedzą, co zrobić. No ja bym chciał, ale nie wiem, może ktoś może doradzić, ale no właśnie. I to jest przykre, proszę państwa. Na koniec jeszcze powiem, że na koniec tego wątku powiem, że to jest przykre, bo widać, że swoją politykę realizują i traktowane są z szacunkiem na Ukrainie, Niemcy myśmy się śmiali, wyśmiewaliśmy Niemców, że są tchórzliwi, że są hipokrytami, że chcą wysyłać hełmy, że my jesteśmy wspaniali, no tylko Ukraińcy myślą trochę inaczej. Na to wygląda, a przynajmniej nie na tym to polega generalnie. Niemcy są traktowani z szacunkiem i Chińczycy, proszę Państwa, tak, o Chińczyków się zabiega, zabiega się o to, żeby brali udział w inicjowanych przez Ukraińców rozmowach pokojowych. Oni ostatnio już nawet nie biorą udziału. Wcześniej brali udział, teraz już się rozmyślili. Może widzą, jak tam wygląda sytuacja na froncie, że Ukrainie jest bardzo ciężko i teraz, i teraz już jakby rzadziej decydują się na... Nabranie udziału w tych rozmowach, ale o nich się zabiega, o nich mówi się ciepłe słowa, o nich mówi się, że w 2014 roku nie zaakceptowali aneksji Krymu przez Federację Rosyjską i o nich się walczy, a o Polak, Polak, Polaków no to, to, nie, to niekoniecznie. No i coś ktoś musi z tym zrobić, powiedziałbym, i niestety każdy dzień wojny, który trwa, nas na nas na te dwa koszty. Na te, to są te dwa koszty. Jeden no to jest ten spór panów i hamów, którzy wygrają w Polsce, panowie, bo mają dostęp do jakby hierarchii prestiżu, mają ogromną przewagę. Hamowie są niezorganizowani i w Polsce zawsze wygrywali, wygrywali panowie. Ale koszt będzie ogromny. Koszt rośnie z każdym, z każdym dniem. To, że wynik będzie jaki, jaki będzie, to, 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 to nie oznacza, że nie będzie tego dużym kosztem. A druga rzecz, proszę państwa, no to, to, no to to równanie z, w działaniu z Ukrainą, gdzie cały czas jakieś wartości brakuje. No na końcu wychodzi jakieś manko. Tyle pomagamy, no, tak kibicujemy, i na końcu cały czas coś jest nie tak. No, a o Chińczyków się zabiega, o Niemców się zabiega, traktuje się ich z szacunkiem, a Polaków nie. No to ktoś musi tutaj. Znaleźć to równanie, musi to policzyć i to musi się zgadzać, bo to, to nie tylko Rolestwa przy budowie mostów, jak się okazuje, czy projektach inżynieryjnych, ale w polityce międzynarodowej, no też mamy równania. Znaczy, nie, przynajmniej ja tak uważam, no. I, no i coś tu, i coś tu, czegoś tu brakuje, więc nie wiem, czy powinniśmy się modlić o jak najmniejszy wymiar kary czy znaleźć, znaleźć rozwiązanie tego równania, bo jeżeli nie, nie znajdziemy, to wtedy rzeczywiście módmy się o najmniejszy wymiar kary, powierzając Polskę Matce Boskiej, tak jak kardynał Wyszyński, totus tuus, to w wersji katolików, no albo rozsądkowi mocarstw, to dla agnostyków i ateistów, że one wypełnią to równanie, jeżeli my nie damy rady intelektualnie temu sprostać. To no to tyle, proszę Państwa. W tej, w tej bulwersującej kwestii ciekaw jestem Państwa komentarzy. No i teraz rolnik Maciek, proszę Państwa, pojawił się w chińskiej telewizji. Oglądałem to, mówiący właśnie po angielsku, pokazujący swoje gospodarstwo. No, i tutaj powstałe, też opublikowałem jakby część tego nagrania, bo zdążyłem jeszcze wyjąć telefon i to nagrać. To część właśnie widzę takich komentarzy to wtrącanie się w sprawy polskie. No próba destabilizacji jakiejś sytuacji, chaos. No, to jest takie myślenie o Chinach jako o Rosji, właściwie można by powiedzieć. Gdybym miał, proszę Państwa, zro... stworzyć takie pytanie, jakie zdarza mi się gdzieś tam w mediach społecznościowych publikować, gdzie tam jest pięć, sześć, a czasami nawet 11 albo 15 różnego rodzaju możliwości odpowiedzi, to to bym powiedział, że raczej nie chodzi o Polskę czy wewnętrzną sytuację w naszym kraju, bo wbrew pozorom państwa, naprawdę tutaj w Chinach to nikogo nie obchodzi. Ludzie nawet nie wiedzą, znaczy elity, oczywiście chińskie doskonale wiedzą, że Polska jest krajem przy Ukrainie i dzisiaj Ukraina jest ważna, a ponieważ Ukraina jest ważna, to i Polska jest ważna, ale tutaj tak naprawdę chodzi o dwie inne rzeczy. O pier, właśnie, jakie to są rzeczy, proszę Państwa? Teraz ja będę odpowiadał na pytanie, które sam uwielbiam zadawać, e, próbując Państwa sprowokować do e, myślenia. Dzięki czemu myślę, że trochę, że wielu wspiera ten e, kanał, za co. Jeszcze raz bardzo dziękuję i będę to robił, jeśli cyfrowa sieć uzyska to wsparcie i dzisiaj ostatecznie Państwa akceptację. O co chodzi? Dwie inne rzeczy. Jaka rzecz jest dla Chin najważniejsza? Nie wiem, teraz może przerwa na reklamę. Pierwsza rzecz w Chinach najważniejsza to jest spoistość systemu, to są sprawy wewnętrzne i Chiny z dwóch powodów interesują najbardziej same Chiny. Po pierwsze, dlatego, że taka jest natura tego systemu, i po drugie, przez kilka tysięcy lat, Chińczycy to była cywilizacja, która koncentrowała się głównie na sobie. Więc jak czytam te takie odpowiedzi, czy państwa intuicje, że Chiny tam chcą coś po prostu w Polsce zmienić, to się uśmiecham, bo Chiny przede wszystkim dla nich się liczy to, co będzie w samych Chinach, i system musi się. Cały czas legitymizować, i też Chińczyków świat zewnętrzny mało interesuje, jakaś tam Polska i tak dalej. Więc jeżeli pojawia się rolnik Maciek, który tam narzeka, że chciałby wrócić do tego, co było tam dwa lata wcześniej, bo taki był sens jego przekazu, że on ponosi straszne koszty tej wojny, że ceny poszły w górę. On nie zarabia, grozi mu tam bankructwo strata. On chciałby, żeby było tak, jak było dwa lata temu przed wojną, ale już tak nie będzie, to jest to przekaz skierowany do Chińczyków na użytek wewnętrzny. Zobaczcie, wojny szaleją, ludzie tracą e, dobytek, pieniądze. E, nie mówię tutaj o twitterowiczach, bo w Polsce, no bo ci są zafascynowani, że, że, że Putin dostał manto, chociaż teraz się pozbierał, ale e, tacy ludzie e, gdzieś tam, no właśnie zwykli rolnicy. Teraz oglądają ci Chińczycy to w tej telewizji, myślą sobie, a jak to dobrze, że u nas jest spokojnie, że my jesteśmy Odizolowani od tego chaosu geopolitycznego, który szaleje na całym świecie. I to jest number one. A numer drugi, proszę Państwa, to jest co? To nie jest Polska, są Stany Zjednoczone, to jest rywalizacja z USA. O to głównie chodzi. Teraz poprzez pokazywanie takich materiałów, czy to, co ta sytuacja, która idzie w Ukrainie i to, że republikanie nie chcą teraz już popierać Ukrainy, to chodzi o to Chińczykom, żeby wykazać, że imperia walczą, a cierpią zwykli. Ludzie, No i że Stany Zjednoczone, nie wiem. No, yy, to nawet ostatnie słowa Wang Yi, już teraz zobaczcie Państwo, że ich nie przytoczę, ale Wang Yi, który wspomniał o tym, że historia pokaże, kto tak naprawdę zachowywał się niemoralnie w przypadku wojny na Ukrainie. Narracja chińska, zresztą podobna do rosyjskiej, nie wiem, czy Putin nie używa też wojska do tego, żeby to wykazać, jest taka, że to są rozgrywki imperiów, które dzisiaj mają taki plan, a za rok to się zmienia, albo po dwóch latach już mówią: nie, nie, to teraz już nie. A ludzie tracą zdrowie, tracą życie. No, na Ukrainie jeszcze bardziej, proszę Państwa, bo rolnik Maciek z całym szacunkiem. No, jeśli oglądam ten podcast, to pozdrawiam. No ale no jego, czy znaczy nie, no nie, no tak nie mogę mówić, bo. E, e, no ale w, te straty jednak mimo wszystko jego są dużo mniejsze niż, 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 niż koszt tej, tej wojny imperiów ponoszą ponoszą Ukraińcy, no bo oni ponoszą największy koszt. Kiedyś myśmy go ponosili. Czy nas to czegoś nauczyło? Wydaje mi się, że chyba nie, ale czy nas to kiedykolwiek nauczy, no trudno tutaj wyrokować. Więc wydaje mi się, że to jest celem głównie Chin. Oczywiście, no, ja, tego, ja, ja tego nie krytykuję jakby, no, no tak jest, no, każdy kraj ma jakąś swoją wizję, swoje interesy, stara się je realizować. Wydaje mi się, że tak jest, no może nam się to w Polsce nie podobać, no ale ale to no Chiny nie, nie, nie robią tego, żeby się to w Polsce podobało, chociaż wszyscy cały czas myślą, że to właśnie albo powinny tak robić, albo że w ogóle to jest, że Polska jest jakimś punktem odniesienia. Nawet jeżeli, Pols jeżeli mówi się o Polsce i gdzieś tam Polska pojawia się na agendzie, dobra, państwa, wierzcie mi, że, że nie o Polskę tutaj chodzi, w pierwszym przynajmniej, w pierwszej kolejności. I teraz pojawia się pytanie, no właśnie czy Chiny, no Chiny mówią oficjalnie, że chcą bardzo pokoju. I teraz proszę państwa, no pojawia się pytanie o możliwy geopolityczny koszmar, jaki mógłby nastąpić po tym, gdyby Donald Trump, który mówi, że rozwiąże problem ukraiński w 24 godziny, gdyby okazało się, że on ma na myśli jakieś, jakąś formę doganania się czy porozumienia z Putinem, no bo to teraz oznacza, że dla Chin to jest straszna sprawa, że to jest, oznacza geopolityczny koszmar, a jeżeli w ogóle doszłoby do jakiegoś odwrócenia Rosji, Przeciwko Chinom, gdyby Donald Trump próbował to zrobić, to wtedy dla Chin to już nie jest geopolityczny koszmar, to jest piekło. Więc z punktu widzenia Chin wydaje się, że najistotniejsze jest to, żeby Rosja i Stany Zjednoczone no, pozostawały w jakimś konflikcie, bo jeżeli ten, ten konflikt zostanie przez Donalda Trumpa wygaszony, to, no, to Chiny są w bardzo ciężkiej sytuacji. No, dlaczego? No, dlatego, że wtedy są zagrożone właściwie ze wszystkich stron. Od Indii, które pałają rządzą zemsty, jeszcze nie udało się tak do końca chyba załagodzić tych kwestii po tych atakach na granicy w Himalajach. Morze Południowochińskie, no to znamy te historie: Ciesinę, Tajwańska, Japonia, właściwie tylko Kazachstan i Mongolia z tych kierunków nie ma zagrożenia. No i jeżeli teraz Rosja byłaby niepewna, nawet nie tyle, że agresywna, ale niepewna, byłaby niepewna, to sytuacja Chin jest bardzo niekorzystna wtedy. I teraz Chiny no, dużo mówią o tym, że chcą tego pokoju na Ukrainie, przedstawili własny plan, który został odrzucony przez obie strony, pojawił się lichłej. Który był w Kijowie podjęty przez ministra spraw zagranicznych, potem w Warszawie podjęty przez wiceministra Grwała, który powtórzył wszystko to samo, co mówili e, wcześniej w Kijowie Ukraińcy. E, to jest to, co oficjalnie mówią Chińczycy. No ale teraz tak, z punktu widzenia Chin, przedłużająca się wojna pozwala, uwaga, to będzie bardzo mocne, ale proszę się nie denerwować, tylko proszę przedstawić kontrolę Z punktu widzenia Chin przedłużająca się wojna no, pozwala skompromitować USA. No, do tego dożą Chiny, żeby pokazać właśnie, że USA no, są ponoszą moralną winę, są odpowiedzialne za, za, za ten konflikt, za tą wojnę i że to, to skompromitowanie miałoby polegać na tym, że po prostu ktoś zaczyna, a nie kończy, wychodzi w połowie, w połowie się rozmyśla, na początku mówi sława Ukrainii, a po dwóch latach mówi, no niestety już po prostu tam skończyły nam się pieniądze i rozmyśla się. I to jest to, co jakby mam wrażenie, że Chiny chcą udowodnić. I republikańscy senatorowie, nie wiem, czy oni działają, współdziałają jakoś z Chinami czy z Rosją, ale moim zdaniem odmawiając wsparcia o Ukrainie, ułatwiają Chinom to zadanie, no bo Chiny będą mogli zobaczyć bardziej, no Stany Zjednoczone są niepoważne po prostu, tak? Znaczy, zaczynają coś, a potem się rozmyślają. No i co? To jest jakby pierwszy, pierwszy punkt. Po drugie, z punktu widzenia Chin jednak te konflikty toczą się daleko. No dzisiaj uwaga skupia się na Ukrainie, skupia się na Morzu Czerwonym, skupia się na Bliskim Wschodzie. To wszystko jest daleko od Chin. Więc no, gdyby się wojna na Ukrainie skończyła i Trump by się dogadał z Putinem. Nie mówię, że on by uczynił Putina jakimś swoim sojusznikiem, ale wystarczy, że tylko uzyskałby neutralność od Putina. No to Chiny tracą tutaj podwójnie, bo nie wiadomo, jak Putin by się w przyszłości zachował w stosunku do Chin, kiedy gdzieś tam coś by się zaczęło dziać na Indo-Pacyfiku. A drugie, że rośnie prawdopodobieństwo, że jak się nie dzieje na Ukrainie, to zacznie się dziać teraz w innym miejscu na świecie, prawdopodobnie na Indo-Pacyfiku, gdzieś przy, granic z China, przy granicach z Chinami. A teraz tak się. Nie dzieje. No i teraz Chiny, gdyby chciały, tak na dobrą sprawę, zaprowadzić ten pokój, to pewnie mogłoby to natychmiast zrobić. No mogłyby uderzyć w Rosję, która teraz jednak wykonuje tą czarną robotę. Jest użytecznym narzędziem, no bo odciąga USA, wywiera presję na Europę i oddala zagrożenie od granic chińskich. To Rosja wzięła na siebie ten ciężar, to ryzyko z tym związane i ten ciężar, te koszty. A Chiny mało ryzykują i mało ich to kosztuje. Nawet coś tam zarabiają, ale siedzą sobie na tym wzgórzu, obserwują walczące tygrysy, nawołują do pokoju i mają spokój. A jak Trump się dogada z Putinem, to tego już nie będzie. No i teraz, czy Chiny chcą zwycięstwa Ukrainy? Powiedziałbym, że. To by było zwycięstwo Stanów Zjednoczonych. No, oczywiście, jeżeli by ono nastąpiło, to Chiny by się tam pewnie przyłączyły do jakichś rozmów pokojowych, wykonując ten ruch węża, jakby cały czas ma wrażenie, że były w grze. Czy Chiny chcą zwycięstwa Rosji? Wydaje mi się, że też może tak, ale takiego niezdecydowanego. Takiej Rosji, która wciąż szachuje NATO, szachuje Zachód. Nie chcą pełnego zwycięstwa Rosji, nie pozwolą jej upaść. Zresztą Stany Zjednoczone, jak się okazuje, też nie chcą całkowitego upadku Rosji, bo uważają, że to jest zbyt duże ryzyko i Chiny tak samo, ale nie pozwolą też Rosji i Chiny wrócić do statusu imperialnego, czy za bardzo zmać. Gdyby Rosja po prostu rozgromiła Ukrainę i w sposób bardzo przekonujący by to wygrała, to wtedy też znowu może być za dużym zagrożeniem dla Chin, więc Chiny to będą. Te starały się ukrócić. To widać szczególnie w relacjach chińsko-białorusko-rosyjskich i Ukraińcy to widzą, wiedzą o tym i rozumieją to. I zabiegają o Chin, utrzymują ten dialog, zapraszają ich na spotkania pokojowe. Teraz to samo zaczęli robić Polacy, no, który, czy my zaczęliśmy robić, co spotkało się, ku mojemu zaskoczeniu, no, z dużym zadowoleniem opinii publicznej. Tak wnioskuję po reakcjach w mediach socjalnych i też zaproszeniach do mediów, które otrzymałem w Polsce. I to już mam wrażenie, że dla Ukraińców to jest takie kłopotliwe: oni mówią, no kurde, słuchajcie, no my już to robimy, już, już wiemy o tym od wielu miesięcy, a wy się jeszcze cały czas wydaje wam się, że wy tutaj walczycie za nas i, i nam coś tam ułatwiacie w polityce międzynarodowej. No ale wróćmy teraz do Chin, bo dla nich byłby to geopolityczny koszmar. Bo jakiekolwiek dogadanie się, czy ułożenie się Trumpa z Putinem, oznacza no, zagrożenie. Już nie mówię o odwróceniu, ale w ogóle mm, te relacje, nawet takie neutralne, już są dla Chin zagrożeniem, a odwrócenie Moskwy przeciw Pekinowi, jakiś sojusz z USA, to już, to już piekło. No i dlaczego? No, bo to oznacza zagrożenie ze wszystkich stron, od morza i oceanu, no także ze strony właśnie Indii i niepewnej Rosji na północy. Pamiętajmy, że przy całkiem niedawno, w latach pod koniec lat 60., niektórzy jeszcze pamiętają te czasy, także z widzów tego kanału, no to były dość gwałtowne konflikty na rzece Usuri, gdzie no, takie śmiertelne, no ludzie tam ginęli, strzelali się i to ta pamięć o tym jest wciąż żywa. Nie wiem jak w Rosji, ale w Chinach wciąż jest żywa. No i teraz, i teraz, państwa, czy państwa zdaniem walczący o zachowanie światowej hegemonii Amerykanie będą pod przywództwem Trumpa, jego administracji próbować zrealizować ten koszmar Chin i dadzą rady to zrobić, czyli uspokoić relacje z Rosją, jakiś nowy reset, a może i odwrócenie? Czy też nie ma o tym mowy, proszę państwa? No i teraz odpowiedzi. Ja też będę odpowiadał, jakby nie będą próbować dla, nie będą próbować Amerykanie tego, bo po prostu mają wystarczająco dużo problemów wewnętrznych. Polityka wewnętrzna jest dla Trumpa priorytetem. On to wszystko policzy w Excelu i wyjdzie mu, że, że to za drogo i nie ma sensu się w to bawić. Zysk dla przeciętnego Amerykanina jest niewielki, w związku z tym nie będziemy się bawić teraz w żadne odwracanie Rosji czy tam jakieś. Jakieś tam w ogóle układanie się przeciwko Chinom i w ogóle tą całą, po prostu upraszczamy sprawę. Opłaca się, to się opłaca. A jeśli nie opłaca, to, to się nie opłaca, a w krótkiej perspektywie to się raczej opłacać nie będzie. I hydraulik Joe, tutaj jego interes będzie brany pod uwagę. I Donald Trump stwierdzi, to ja muszę tutaj bardziej dbać o swoich wyborców, żeby im się tam poprawiło, niż tam jakieś finansować rozgrywki globalne. Że to jakieś bzdury, proszę Państwa, że Ameryka jest stoją wolnego świata, która walczy z autorytaryzmem i dziś niemożliwy jest sojusz z rosyjskim samodzielniem na wzór tego z drugiej wojny światowej, że Rosja to śmiertelny wróg wolności Ameryki i nie będzie żadnych rozmów i żadnego dealu. No. Tylko, tak szczerze mówiąc, to powiem, że w trakcie II wojny światowej no jednak był sojusz z tym komunizmem stalinowskim i wspólne pokonanie innego oponenta ze stolicą w Berlinie, jak Państwo pamiętacie wtedy. Ale kolejna odpowiedź to, że, że w Pekinie mają się czego obawiać. Mają się czego obawiać, bo Rosja zaczynała wojnę z jedną potęgą. Zawsze, bardzo często tak bywało, by na końcu dołączyć do obozu zwycięzców, no także takich, którzy byli zwycięzcami zachodnimi czy nawet liberalno-demokratycznymi. Wspomnę tylko wojny napoleońskiej, gdzie Rosja na początku była sojusznikiem Napoleona, na początku była także sojusznikiem Hitlera, wbrew temu, co dzisiaj mówi dyplomacja rosyjska, a potem kończyła w obozie zwycięzców. No i teraz Chiny mogą się obawiać tego, że skoro na początku tym sojusznikiem jest Rosja, to na końcu nie wiadomo, jak się zachowa i może się odwróci. Tak często robiła. To jest odpowiedź C. I teraz niektórzy mówią, a co pan, panie Radku, opowiada? To jest odpowiedź czwarta, odpowiedź D, że nawet odwrócona Rosja jest zbyt słaba, nie ma żadnych atutów, by w czymkolwiek Chino, zagrozić Chinom czy je niepokoić. To jest żaden zysk dla Stanów. No ale jak już powiedziałem, Rosja wykonuje czarną robotę dla Chin. To raz. A dwa, że dysponuje, znaczy, że ma spokojną granicę z Chinami. No, Chiny się w ogóle nie muszą koncentrować na północnej swojej granicy. No, e, to bym właściwie obalił. E, ale może Państwo tak uważacie, to jest czwarta odpowiedź, odpowiedź piąta. Że jak, czyli E, że jakieś rozmowy trwają, no o czym świadczy spotkanie z Takerem Carlsonem, e, ale dopóki na tronie będzie siedział Putin, no nie jest możliwe ogłoszenie w Rosji choćby pozornej demokracja, to jest warunek podstawowy. No, że jednak będzie musiał coś tam ktoś tam, coś tam będzie musiał zrobić w tej Moskwie, a z Putinem to w ogóle wszyscy się będą z tego śmiali, no, to nie będzie autentyczne, a następców nie widać, proszę Państwa, zresztą nie wiadomo, czy akurat Prigorzyń to byłby dobry następca z punktu widzenia zachodu, raczej nie, no ale w każdym razie on zginął w samochodzie, w, przepraszam, w samolocie w wypadku lotniczym, natomiast Andrii Nawalny, który mógłby być idealnym wykonawcą takiej koncepcji właśnie demokratyzacji Rosji, taka właśnie akceptowana i dla zachodu, gdzie on tam przecież nawet jego film dokumentalny o nim wygrał Oscara. No, niestety, właśnie po pięciu dniach jego ciało zostało, zostało wydane jego matce, więc pięć dni tam jego matka się domagała tego ciała. Ostatecznie wydano ciało Aleksija Nawalnego. No to oznacza, że już, abstrahując od tego, jak smutna jest to historia, że już jest też nierealna koncepcja, właśnie z, przynajmniej z Nawalnym. Bardzo odważnym człowiekiem, no ale no ale no, no tak ale w no, w tej konstelacji amerykańsko-rosyjskiej on już nie odegra żadnej roli, nie, niezależnie co o nim myślimy. Sojusz, proszę Państwa, odpowiedź szósta, odpowiedź F. Ten sojusz jest realny, bo sam Trump i republikanie dobrze się dogadują z Putinem. No, Czują jakąś chemię do niego jako silnego człowieka, konserwatysty, co to walczy z lewakami. No i teraz wystarczy, że USA utrzymają ten brak wsparcia dla Ukrainy, bo już widać, że nie mają. Od jakiegoś czasu, od września, zdaje się, trwają te debaty. Biden tego nie może przeforsować. Wystarczy, że Republikanie po prostu będą dalej prowadzić taką politykę i dadzą Rosji wolną rękę w sprawie Ukrainy. Może nawet tam ciut więcej. Nie wiem, czy to się jakoś, będzie jakaś próba dogadania. Powiedzą, dobra, to już bierzcie to, co tam macie. I jakiś kolejny reset. I to nawet z problematycznym Władimirem Putinem. No a co wtedy przystanie oburzona i moralnie tym zdegustowana Unia Europejska, Niemcy i Zachód i Europy? Jak to tak można? No po czym właściwie okaże się, że już jesteśmy w nowej rzeczywistości. Ale co to będzie oznaczać? No to wtedy będzie oznaczać, że centrum zainteresowania właściwie wszystkich mocarstw przyniesie się do Chin. No, to Chiny raczej z tego powodu zadowolone by, by nie było, gdyby doszło do jakiegoś takiego dogadania, no bo odstają bo się wtedy od razu, stają się w, wchodzą w centrum uwagi. Odpowiedź siódma, odpowiedź G. W Pekinie mogą spać spokojnie, ponieważ sami Rosjanie nie będą zainteresowani. Co gorsza dla Amerykanów, poczuli zawahanie także w Europie i będą teraz cisnąć do końca zamiast się układać. To dla Pekinu to byłby jakiś dobry nawet, znaczy nie najgorszy wariant, bo wykluczałby tą neutralność, czy to jakieś dogadanie się, jakieś układanie się Rosji z, ze Stanami Zjednoczonymi i wielu... Y, y, no właśnie, jeszcze do tego wrócę, bo odpowiedź ósma, zdaje się odpowiedź H, nie będzie dealu, bo zarówno Amerykanie, jak i Rosjanie z różnych powodów, nie wiem jakich, ale czasami to tak już niektórzy twierdzą, że to na to wygląda, że są zainteresowani, żeby ten konflikt się na Ukrainie tlił dalej, bo na przykład Rosjanie no to mogą tego konfliktu używać, że będą go eskalować albo deeskalować i będą to traktować jako element jakichś rozgrywek negocjacyjnych, na przykład z Unią Europejską. I że nie będą chcieli kończyć. Na przykład i Amerykanie też nie będą chcieli kończyć, bo nie wiem, no bo straszyć Putinem zawsze też będzie to jakiś argument, że potrzebujecie nas, bo jak nie, no to zobaczcie, i tak, że to, że to, że to nie będzie możliwe jakieś tutaj zmiana tego stanu rzeczy. No, inna sprawa to niektórzy twierdzą, że Trump po prostu przestanie bawić się z Rosją tam załatwi ją w kilka dni, że Moskwa boi się Trumpa, bo to jest taki wojownik, który nie będzie się cackał. No, pytanie jest tylko, co z tym atomem jeszcze. No i teraz jakieś rozmowy będą prowadzone i będą szły w dobrym kierunku, ale dla Chin to jest niemal sprawa życia i śmierci teraz. Bo, bo właśnie, no bo, no bo jeżeli dojdzie do takiego porozumienia, czy jak to mówią Rosjanie, do Gaworu takiegoś konsensusu, to Chiny stają się w, sta w śmiertelnym niebezpieczeństwie wręcz. Albo zbliżają się do tego niebezpieczeństwa, bo odwrócenie jest śmiertelnym niebezpieczeństwem, a zbliżenie się do odwrócenia jest ogromnym zagrożeniem. I teraz co mogą Chiny zrobić? No, muszą zdestabilizować, no, obrócić w niwecz, yy, 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 takie, takie rozwiązanie, konfliktując Waszyngton z Moskwą. Nie wiadomo w jaki sposób, ale muszą to, yy, muszą to zrobić. No, zauważyłem, że Tutaj nie wiem, no nie wiem czy jest wiele sympatyków chyba Federacji Rosyjskiej nie wiem, no może, może wyjaśni, bo dużo jest na tym kanale również, że jest jakiś chyba psychiczny uraz, który Rosjanie mają czy elity rosyjskie do, do NATO, do Stanów Zjednoczonych, że po prostu nie wyobrażają sobie psychicznie jakiejś formy odwrócenia, przynajmniej no dogadania się, które już tak już jest dla Chin groźne, dogadania się to jeszcze tak. Jakiegoś takiego, że dobra, no uzgadniamy warunki rozejmu, i okej, okay, ale odwrócenia to absolutnie nie, bo sposób psychika jakby na to nie pozwala. Ja nie rozumiem tego, bo może, może, to, może ktoś to wyjaśni i wytłumaczy, ale że po prostu za tej generacji, za Władimira Putina, to jest niemożliwe. Właśnie może Nawalny był tym przedstawicielem, no ale jak już mówimy, jego ciało zostało wydane po pięciu dniach w więc to już jest nierealne, ale może on był właśnie przedstawicielem. Że przy nim to było możliwe, ale z Putinem i tą generacją elit rosyjskich yy, i w tym rozdaniu, w takim razie, to chyba już nie. Na czym to polega, nie wiem. I czy ten czynnik psychologiczny tak dużą rolę odgrywa, też mi trudno jest ocenić. No ale yy, Rosja, ta wielka ja, strana która umam niepaniatna, której po prostu rozumiem, ogarnąć nie sposób. A przynajmniej ja yy, tutaj muszę się posiłkować jakimiś. Nie, nie tylko może z sympatykami Federacji Rosyjskiej, tylko po prostu no, Państwo opiniami. Są specjaliści, ludzie, którzy Rosję znają i czują, jestem ciekaw ich opinii. No albo chyba, że Państwo uważacie, że pytanie nie ma sensu, że to jest kompletna fantastyka. Czym Pan się zajmuje, Panie Radku, to w ogóle nie ma sensu. No ale będę się tym zajmował, dopóki będziecie Państwo udzielać wsparcia mojej działalności komentatorskiej. No właśnie, liczę na to, że dzisiaj że dzisiaj przekroczymy tą barierę właśnie 5,5-6 tysięcy, że to się stanie i że będę mógł się tym zajmować. Bo widzę, że chyba Państwo tego chcecie. Tak mi się coś wydaje. No dobrze, i teraz proszę Państwa, już chyba powoli będziemy zmierzać do końca tego komentarza, ale chciałbym wspomnieć jeszcze o generale Andrzej Czaku takie ja miałem pewne mieszane uczucia nie nazwałbym tego może krytyką ale pewne wątpliwości z tym, że wszedł on do kanału rozrywkowego trochę wszedł do show biznesu, ale tak przysłuchuje się jego wypowiedziom medialnym i muszę przyznać, że mówi niesamowite rzeczy widać, że one są bardzo przemyślane i mówi je bardzo wprost. Widzę tutaj duży walor tych jego wypowiedzi, krytykowałem go troszkę, czy też zastanawiałem się, Zastanawiałem się, czy to jednak nie jest pewne przegięcie, no mówiąc takim kolokwialnym językiem, czy to nie jest pewien brak powagi, że głównodowodzący sił zbrojnych w takim kraju frontowym jak Polska no po prostu gdzieś tam przychodzi do internetu i, i będzie miał własny podcast, ale w tej sytuacji, proszę Państwa, w jakiej jesteśmy, o którym zresztą mówi generał Andrzejczak i za chwilę o tym powiem, no to już trudno, no jeśli ma, ma to pomóc, to może już nawet trzeba wyjść na ulicę i, i krzyczeć przez megafon, jeżeli to w, czym, w czymkolwiek miałoby pomóc. Jeżeli nawet pójść do podcastu w internecie, no to też. No bo tutaj jest tak, no co, co takiego, no niby to są też takie oczywiste rzeczy, ale zmuszają do myślenia, co mówi generał Andrzejczak, które ja zarejestrowałem gdzieś tam, przysłuchując się, może nawet niezbyt dokładnie, ale przysłuchując się gdzieś tam czy przypatrując się tym, czy wyłapując, gdzieś tam echa jego medialnych wypowiedzi. No więc to, że walczą, proszę państwa, nie państwo, że nie państw, nie armie, tylko właściwie walczą państwa i walczą też ludzie. Że to jest cały wysiłek nie tylko armii, ale też zaplecza. No, to jest taka rzecz, której chyba no, wielu cywili sobie z tego nie zdaje, nie zdaje sprawy. Nie wiem, w takim razie, czy cyfrowa si3 to tutaj odgrywa jakąś, znaczy ja uważam, że odgrywa pozytywną rolę, no ale wszystko odgrywa jakąś rolę w takim konflikcie. To pierwsza rzecz. Druga, proszę Państwa, że Amerykanie są zmęczeni. Mówi o tym wprost generał Andrzejczak, który swego czasu no, zabłysnął tak jak Radosław Sikorski, gdzie po prostu komunikował po angielsku w programie telewizji śniadaniowej i też został bohaterem narodowym, to był w ten sposób autorytet, bo świetnie tam w tej telewizji śniadaniowej wypadł. No, Amerykanie są zmęczeni w tym sensie, że pokazali tą moc czy siłę na Bliskim Wschodzie, ale teraz tych konfliktów jest bardzo dużo, nikt się nie spodziewał, że Rosjanie będą eskalować, oni się na to odważyli. I teraz powstał pewnego rodzaju problem. tu generał Andrzejczak mówi, już teraz w cywilu, mówi o tym wprost, czy w stanie spoczynku, mówi o tym wprost. Mówi także wprost o tym, że Ukraińców jest za mało, że to, że to jest potencjał nie tylko no, takie po prostu przeciąganie tego, czy pójście na wymianę ciosów, powoduje to, że Rosjan jest więcej, Ukraińców jest mniej, zasobów w Rosji jest więcej, na Ukrainie jest mniej. No i prosta sprawa, no ale też to, co dla mnie było bo nawet może część z Państwa, którzy śledzą ten kanał od dwóch lat, no to pamięta, że był jeden z sześciu wariantów, który przewidywałem: że Rosjanie będą wykrwawiać Ukrainę, że, że ta wojna będzie się tak tlić i, i że to będzie ten wariant, i on się rzeczywiście zrealizował. Ale to, co powiedział ciekawego generał Andrzejczak, to to, że Rosjanie nie tyle zaskoczyli, że byli zdolni jednak się e, e, spróbować, e, jednak zaatakować, e, jednak mimo tej, prze, spróbować przetestować tą siłę Ameryki, rzeczywiście zaskoczyli, ale już teraz e, s, przystawili się na machinę wojenną. Ich społeczeństwo, ich gospodarka, już Rosjanie są w trybie wojennym, a Europa nie, a Amerykanie się wahają, a czas leci. Do wyborów jeszcze e, Trumpa e, w e, jesienią czas leci. I nie wiem, teraz nie widzę, żeby Niemcy jakoś chciały przejść na tryb wojenny. Nawet jeżeli Olaf Scholz jedzie do Białego Domu, to mówi o tym, że będzie walka o utrzymanie pokoju na świecie. Będzie walka z podżydaczami wojennymi. I Rosja jest w trybie już wojennym. A skoro walczą państwa i ludzie, nie tylko armię, no to inne państwa absolutnie nie chcą przejść na tryb wojenny i nie wiem kiedy przejdą, a czas leci i to jest to co mówi generał Andrzejczak, więc z jednej strony no, uważam, że ryzyko show biznesu i tak istnieje e, to znaczy z, z tego, że show biznes go wciągnie i że mówiąc tak e, sensowne, ciekawe i poważne rzeczy, no generał e, e, i tak się opatrzy, no, nie będzie już efektu nowości Generał powie tak, jakiś tam wideobloger powie coś innego, a jakiś celebryta powie coś jeszcze innego, i to się ludziom bardziej spodoba. No, i w ten sposób, mając, proszę Państwa, wiem, nie znam generała Andrzeja Czeka, ale wiem dwie rzeczy, że świetnie wypada w telewizji śniadaniowej, mówiąc po angielsku, jest niezwykle przekonywujący również dla Amerykanów. To wiem o na pewno. I to, że ma wiele rzeczy naprawdę dobrze przemyślanych i potrafi o nich mówić wprost. I jeżeli stanie się częścią show biznesu, to byłaby wielka szkoda, gdyby ten show biznes go rozpuścił. Gdyby on tam był gościem pomiędzy jakimiś wideoblogerami, celebrytami i tak dalej. No bo wszyscy wierzą oczywiście, że tam w debacie to się wszystko tak przybija, ale może ktoś będzie na przykład, nie wiem, fajniejszy, uśmiechnięty bardziej i tak dalej i to się będzie bardziej podobać, no nie wiem. Show biznes, proszę Państwa, to nie jest coś, co moim zdaniem weryfikuje głębię i wartość takiej refleksji, a w to u generała Andrzejczaka dostrzegam. Eee, to tylko taka moja eee, prywatna opinia. No i druga rzecz, proszę Państwa, czy, a na razie widzę, że na plus, tak bym to powiedział, na razie zobaczymy, jaki będzie miał to długotrwały efekt. Gdyby ten show biznes rozpuścił, to byłaby szkoda. Druga rzecz jest taka, że to jest zazdroszcze, zazdroszczę, bo generał życiak może mówić rzeczy mocne, no wykraczające poza schematy myślowe dla ludzi o mocnych nerwach i to jest okej. Okay. Moim zdaniem ma to też Jacek Bartosiak. Gdzieś to ludzie zanurzeni mocno w tej perspektywie amerykańskiej. Jako osoba o perspektywie azjatyckiej, w tym Chin, wiele lat tutaj studiowałem, mówię w tym języku, nie mogę sobie na to pozwolić żeby takie rzeczy mówić jak generał Andrzejczak chociażby, i ja mu zazdroszczę, że on może to robić, i na swój sposób mu też w kibicuje. No zobaczymy, co z, tego, co z tego wyniknie. No i proszę, Państwa, teraz już ostatnia rzecz, o której chciałbym wspomnieć, jeżeli dotrwaliście. Do tego momentu, tego komentarza dla ludzi o mocnych nerwach. To jest radio dla ciebie, taka lokalna rozgłośnia nadająca na terenie województwa mazowieckiego. Tam dochodzi do zmian. No Mamy już zmiany w Polsce, to trwa, trwa kilka miesięcy. Tam się konstytuują nowe władze. Potem te, te rady nadzorcze odwołują zarządy, zarządy odwołują pracowników, i tak zwolniono redakcję chyba całego zespołu RDC. No i chciałbym kilka słów y, o tej redakcji powiedzieć, o Grzegorzu Chlaście, Aleksandrze Głogowskiej, pani Grażynie Lu luber wcześniej e, też, no... Y Tutaj powstała nawet jakaś petycja, żeby oni nie odchodzili, żeby ich nie zwalniać. Ja takich petycji nie podpisuję, proszę Państwa, zresztą nikt mi tego nie proponuje, żeby było jasne, ale gdyby mi zaproponował, to też tego nie podpiszę, więc nawet proszę mi już tego nie proponować, dlatego że ja uważam, że skompromitowałbym swoim podpisem taką petycję, może dlatego też nikt mi tego nie proponuje. No bo tam, co tam robi Radek Pyfel? No nie wiem, to, 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 kto to w ogóle jest, i jeżeli on to popiera, no to, 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 to kompromituje po prostu tego typu petycje. Prawda? zresztą jak cyfrowa sić, to cyfrowa sieć no, prezentuje poglądy odmienne, dalekie, często prowokujące, nie mieszczące się w pewnych schematach myślowych, i w tym sensie no, nie nadaje się do podpisywania takich petycji. I też byłoby to dziwne no gdyby z jednej strony tutaj, że geopolityczny stand-up dala od powagi świata realu i mainstreamu, a potem widzicie Państwo moje nazwisko gdzieś tam na jakichś na jakich petycjach. No więc raz, że skompromitowałbym swoim udziałem właśnie ludzi poważnych, którzy się tam podpisują na tych petycjach, a dwa, że skompromitowałbym siebie, no bo jeżeli tutaj z, z Państwem się umawiam i Wy ten kanał wspieracie i ja proszę Was o wsparcie i Wy zawsze na, to w, na tą prośbę odpowiadacie, reagujecie pozytywnie, no to potem miałbym, co tutaj tutaj być takim z grywusem geopolitycznym, stand-uperem, a potem gdzieś tam się podpisywać w gronie poważnych ludzi, publicystów, tam właśnie dziennikarzy to jest jakby jedna rzecz. Po drugie, proszę Państwa, nie lubię tego moralnego wzburzenia. No, jeśli widzę, że to nie ma szans powodzenia, no moim zdaniem, to jest tradycja. Z takiego moralnego oporu z XIX wieku przeciwko zaborcom, właśnie przez czasów zaborów i opozycji antykomunistycznej. No to jest tradycja słabych, tradycja słabszych, czy też tradycja uciskanych, którzy nie mają żadnych instrumentów, żeby się sprzeciwić, tylko właśnie moralne apele i moralny sprzeciw. I ja uważam, że to nie powinno w ten sposób wyglądać, bo jeśli masz niepodległość, jeśli masz niezależność jeśli masz własne instytucje, to właśnie po to żeby być sprawczym, żeby działać, właśnie żeby nie pisać petycji, nie wyrażać moralnego oburzenia, i tak nic nie da, bo ta nowa ekipa czy nowi nominaci no tam zburzenie potrwa 2-3 dni, 48 godzin, nie wiem jakie mierzyć, ile to trwają te zburzenia. No 48 godzin myślę. I, I to nic nie da. No to dlatego uważam, że to że, nie uważam, że to ma, że to ma sens, bo Państwa, taką zbudowaliśmy też kulturę polityczną, taki jest konsens, czy taka jest umowa, że 4 i 8 lat i do widzenia. No, to jest chyba oczywiste. Nikt tutaj nie będzie sprawdzał yy, 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 merytoryki, czy ktoś był dobry, no, ale uważam, że RDC było dobre. Ale nikt nie będzie, yy, zaraz powiem dlaczego uważam, że było dobre, ale nikt nie będzie tego sprawdzał, bo merytoryka ma niewielkie znaczenie, jeśli ma w ogóle jakiekolwiek, i za 4 i 8 lat będzie tak samo. Tak samo, no ci, którzy dzisiaj odwołują za 8 lat, czy za 4 lata, czy za 8 lat, będą odwołani. Też będą pisać takie listy, tam będą odkrywać hymn narodowy, jak będą wychodzić ze studia, i tak dalej. No taką mamy kulturę polityczną, po prostu. No tak jest. No. I takie listy to niczego nie zmienią. No ale w jakiś tam sposób rozmawiałem też. Z redakcją, więc petycji. Tak jak mówię, no nie, nie miałem propozycji podpisania tej petycji, ale tak bym jej nie, nie podpisał. Natomiast jeżeli mogę w jakiś sposób zareagować, no to, no to, pom to pomyślałem, że po prostu w poświęcę tą część komentarza refleksyjnego dla ludzi o mocnych nerwach i kilka słów o yy, Radiu RDC, kilka ciepłych słów powiem. Bo proszę Państwa, no po pierwsze, miało to dla mnie yy, taki wymiar osobisty. Te ostatnie. Yy, nie wiem to zajście tam świata redakcja była już 11 lat tam była w Radio RDC i ja bardzo często jak wracałem z Azji to wcześniej wstawałem bardzo o czwartej czy 5 rano i chem do Radia RDC na poranki, Radia RDC gdzieś tam o 7:30 czy o 8:00 i miałem te, takie stałe powroty z Azji, gdzie obserwowałem ten świat, właśnie globalny, będąc przedstawicielem Polski w Azjatyckim Banku Inwestycji Infrastrukturalnych, potem przedstawicielem zarządu dużej spółki kolejowej i tak po prostu sobie w tych porankach Radia RDC rozmawialiśmy i to było bardzo fajne, uważam, znaczy dla mnie ma to taki wymiar osobisty, ja będę pamiętał te rozmowy z Grzegorzem Chlastą i, 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 i to była jakaś ważna, ważna część mojego życia, tak bym to powiedział, spotykałem ludzi także w Mazowieckiem, którzy tego słuchali, gdzieś tam z reguły w mniejszych miastach Mazowieckiego, gdzieś tam ludzie wstawali, słuchali tego do śniadania, więc było mi też z tego powodu bardzo miło i, i proszę Państwa, sporo było tych Rozmów powiedziałbym takich świeżych czy bardzo ciekawych, bo bywało tak, że ja lądowałem wieczorem, a następnego dnia rano gdzieś tam lądowałem z Hongkongu, czy z Szanghaju, czy z Aumaty, czy z czy Astany, i następnego dnia już byłem w studiu Radia RDC. I tu nie wiem, warto nawet chyba byłoby takie rzeczy utrwalać. Jak gdybym mógł, to chętnie bym sobie te rozmowy gdzieś zachował jako taki. Taką fotografię właśnie tych ostatnich kilku, kilku lat i tego świeżego spojrzenia z Azji. Po drugie, proszę Państwa, no było to jednak miejsce, gdzie można było opowiadać o pewnego rodzaju niuansach. No, nie takie, powiedziałbym, uprawiające sytuacje. Gdzieś tam, właśnie, polegając na ok, okrzykach, właśnie w stronę Władimira Putina, jak, jak bardzo. Rosja jest agresywna i zła, no bo okej, okay, no, jest, atakuje, przeprowadza inwazję i tak dalej, ale, no, ale coś jeszcze można by powiedzieć o tej polityce międzynarodowej. No, w, yy, I tutaj nie, nie chciałbym, po trzecie, no, nie chciałbym zaszkodzić tą opinią, ale że już nie zaszkodzę, bo redakcja i tak została zwolniona, ale mam wrażenie, że to był jakiś inny, właśnie, pomysł od tych wydawania okrzyków i tego. E, prymitywnego, e, gdzieś tam, no, e, biegania z gitarami, no i, w, i właśnie no, tutaj, z, z takiego, właśnie tej, mówię, no nie wiem, no tej, takiego prostego przekazu, z którego na zachodzie się tak śmieją, no i na Ukrainie też się z tego śmieją. No więc e, może to, proszę Państwa, ma sens w polityce wewnętrznej, bo to są głosy, moim zdaniem, więc mobilizowanie ludzi wokół jakichś takich maksymalnie prostych narracji, może to miało sens, no bo pis jednak zdobył największą liczbę głosów, ale uważam, że w polityce międzynarodowej to moim zdaniem sensu nie ma i degraduje społeczeństwa. Zwłaszcza, że sprawy nie są takie czarno-białe i zwłaszcza, że moim zdaniem yy, w Te ostatnie lata, które przypadły na tą kadencję RDC, teraz zwolnionego tej redakcji RDC 2013-2024, to były czasy wielkich zmian, wielkich przemian, o których uważam, że należało dyskutować w taki sposób i żałuję, że, że to było radio niszowe, a, a dominował raczej taki uproszczony, łopatologiczny, łopatologiczny przekaz. I moim zdaniem, te dyskusje w radiu RDC no, przyczyniały się do budowania kultury dyskusji, pewnej mocy intelektualnej też w polityce międzynarodowej. No, którą właśnie tak jak mówię, no, traktowano trochę po Macaszemu, próbowano gdzieś tam dostosowywać do polityki wewnętrznej i to w czasach wielkich zmian, proszę Państwa, no, które się zdarzają takie przesilenia na raz na kilkadziesiąt lat. I, a budowanie tej kultury jest trudne, no, i nie przynosi natychmiastowych efektów, bywa też niewidoczne, bywa niezrozumiałe, ale to właśnie taką niewdzięczną robotę uważam, że, że robiła RDC ja jestem wdzięczny. Cieszę się, że mogłem w tym brać udział, mile wspominam te rozmowy i no, tyle co mogę powiedzieć, to że nie chciałbym, żeby, żeby jakby ci ludzie, ta ekipa została zapomniana, bo wykonali dobrą robotę. No i wreszcie po czwarte, proszę Państwa, to walczyli także dla mnie, no mam, miałem też w tym interes, no, w, czy mam interes. W tym, żeby te dyskusje o polityce międzynarodowej wyglądały tak, jak tam, bo nie chcę okrzyków właśnie nie chcę grania na gitarach, tylko chcę budowania pewnej kultury, wtedy może triumfować, wtedy może mogą zaistnieć warunki do tego, by triumfowała wyobraźnia i zdrowy rozsądek w nieograniczonych ilościach, ale właściwych proporcjach. Inaczej to się sami, proszę Państwa, zaoramy, sami się zamienimy w prymitywów i śmiać się z nas będą i mieli za nic nasi partnerzy, nawet nie tylko oponenci, ale też i partnerzy. A wtedy to, a ja osobiście wtedy nic nie będę mógł powiedzieć oryginalnego, tylko będę mógł wydawać jakieś okrzyki, e, oburzenia, gdzieś tam wywoływania jakichś emocji. Ale ja mam w, w, w tym taki interes, że chciałbym się publicznie wypowiadać nawet z marginesu cyfrowej siczy, e, ale jednak w inny sposób i żeby to było możliwe. No bo jak wszyscy będą biegać z gitarami, wydawać okrzyki, no to będzie to, jest takie tajskie przysłowie... <laughs> jak granie na harfie czy też lutni dla Wodnego Bawoła. No, no ja nie chcę tego robić. No, są ludzie, którzy robią to świetnie, uczynili z tego w ogóle jakiś pomysł na życie właśnie granie na harfie dla Wodnego, a czy nie. Na Wodnego Bawoła to się nie gra na harfie, tylko tam się po prostu wali w jakieś pudło rezonansowe. Ale ja bym tak nie chciał. No, I myślę, że jest część jakichś takich ludzi, którzy chcieliby budowania tej kultury dyskusji i uważam, że Radio RDC to robiło w radaru RDC. Można było grać na lutni, można było dyskutować o tych niuansach, o tych nieoczywistościach. No i szkoda, że się skończyło, ale redakcję zachowuję w dobrej pamięci. Gratuluję dobrze wykonanej pracy, życzę powodzenia i dziękuję. No i pomyślałem, że chociaż nie podpisałbym tej petycji, nie, chociaż w ogóle chociaż moje nie było takiego tematu, ale gdyby było, to bym tak mnie nie podpisał. Natomiast parę tych, parę tych ciepłych słów. Mogę powiedzieć. No i powodzenia nowej redakcji, żeby nie byli likwidatorami, pałkarzami, tylko żeby o tą kulturę jakoś dbali, bo za 4 czy 8 lat, oczywiście znaczy też zostaną wymienieni, no ale, ale oby te 4 czy 8 lat spędzili jakoś tam pożytecznie, no ale to już oni mają jakąś wizję, zobaczymy na ile się to, na ile się to wszystko uda. Proszę Państwa, nie mo można by jeszcze w o wielu innych sprawach porozmawiać, jak już mówiłem, relacje z Chin i pobytu tutaj ukażą się wkrótce, Zobaczycie trochę obrazu, zobaczycie trochę dźwięku, zobaczycie jak to też trochę wygląda. No bo to jest jednak tajemniczy świat i inny od naszego, w związku z tym uzyskuje się takiej ostrości spojrzenia jak się tutaj jest na pewne tematy. No i cóż, życzę udanego tygodnia, życzę wszystkiego dobrego. Jeszcze raz dziękuję za to wsparcie, bo bo jest dla mnie dla mnie bardzo ważne i liczę, że tą weryfikację ostatecznie przejdę, że zostanie zapewniony ten próg gwarantujący stabilność właśnie funkcjonowania cyfrowej szyczy. Jestem bardzo zmotywowany i będę starał się dostarczać dla Państwa jak najlepszych i najciekawszych, jak najbardziej inspirujących komentarzy. I to wszystko. Mam nadzieję, że taki był dzisiejszy. To wszystko na dziś. Aha, właśnie jeżeli mówimy o tym wsparciu, to mówimy o Patronite, żeby było jasne. A, bo tak czasami pytacie Państwo, gdzie wspierać. Tutaj chodzi o, o Patronite, ale też dziękuję za wszystkie tradycyjne przelewy. Jeżeli ktoś nie lubi różnego rodzaju aplikacji, to dziękuję za tradycyjne przelewy i też za przyciski na YouTube, bo tam liczba wspierających też rośnie. No ale na Patronite jesteśmy już bliscy osiągnięcia tego pułapu. Liczę, że to się dzisiaj stanie. A teraz wygłoszę tą tradycyjną formułę. Na koniec yy, mówił do Was samozwańczy sługa cyfrowej siczy, samozwańczy Mierzmanało, przedstawiciel nowej klasy społecznej w XXI wieku, a więc cyfrowego proletariatu, jeden z ostatnich Mohikanów kultury zasuwu, emerytowany ekspert o wąskich horyzontach, realizujący marzenia europejskiej młodzieży o byciu YouTuberem, a także nieprzyjednany rędownik niepodległości umysłowej Polski, o którą. No, mamy szansę tutaj, proszę Państwa, tak myślę, między innymi zawalczyć zamknięty w bańce kilku tysięcy osób, a za to jakich osób z całego świata, z dalekiej Azji, z Ameryki, z Europy, z całej Polski również, którzy rozumieją formułę tego kanału, formułę geopolitycznego stand-upu dla ludzi o mocnych nerwach, z dala od powagi świata realu i mainstreamu, bo proszę Państwa, i wspierają ten kanał, bo proszę Państwa, na końcu dnia jedyne, co się liczy, to szacunek ludzi cyfrowej siczy. Kłaniam się, proszę Państwa. Raz jeszcze dziękuję. Mam nadzieję, że do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego.